Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Amnezji. Oj. A już byłem wyluzowany, ale te dźwięki mnie dobijają po prostu. No nie ma tu jakiegoś światła? Nie, dobra. Ile mam krzesi w ogóle? 18. O, poczytalność na niskim poziomie, o Jezu. Dobra, wyjdę trochę może do ludzi. I trochę się pozbędę. Masz, światełko. Ach, światło. Już, poprawi ci się. Sanity. Dawaj. Cicho. A tak, światełko. No, zdecydowanie pomaga to światło. Ej, rzeczywiście. Światełko masz. Światełko. Nie słuchaj tego, co się dzieje na zewnątrz. Światełko. Światełko. A, spokojnie. Wszystko jest dobrze. Dobra, idziemy. Nie będę się tu opierdzielał cały odcinek, żeby tylko tobie się poprawił stan umysłowy. Mam teraz klucz do piwniczki winnej, a więc... Oliwa, dwa razy. No co, no, nie podoba mi się to w ogóle, ale... Ale wchodzimy! Wyn przypominały fale spokojnego morza. Siedząc na grzbiecie wielbłąda, człowiekowi wydawało się, że pustynia jest nieruchoma, ale po rozbiciu obozu dostrzegł, iż wzgórza wędrują. Wydmy, tak? Ruchome. Wow, ale ładne klatki, no! Pamiętaj, że stojąc w ciemności będziesz stopowo tracić rozum. Korzystaj z krzesiwa. Dobra. Pokaż mi tylko, czy tutaj nic nie ma ciekawego takiego. Okej, nic. To skrubanie w ogóle. Dobra. Dojdziemy na dół. Cisza. Nic tu nie ma, Damian. Spokojnie. Okej. Nie muszę wam chyba mówić, że... W pobliżu grasztuje przeciwnik, co? Gdzie mam iść w ogóle? Gdzie powinienem pójść? Tutaj? Słuchajcie, wcale mi się to nie podoba. Chyba nawet słyszycie to po moim głosie, a jeżeli nie, to... Miejcie świadomość, że... Chyba nie muszę mówić. O! Jeszcze nie jest przynajmniej aż tak źle. Otwarte. O! Dobra. O kurna. Dobra, które by tu miejsce O! Lepiej, Daniel? Mam nadzieję, że lepiej. Mam trochę tej oliwy, więc w sumie mogę z niej korzystać. Dzisiaj poznamy przeciwnika. Niestety. Tak. Dzisiaj wiem, że poznamy przeciwnika. Jestem w piwniczce winnej i jestem tego całkowicie pewien. Chowaj się, chowaj się. Nie, zgaś latarnię w ogóle, kuźwa człowieku. Dobra, 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 dobra. To coś poszło? Nie! Nie ma mnie tu, kurwa, nie ma mnie tu. Cholera jasna, jestem w dupie. Tam jest. No to już po robocie. Jestem okazem zdrowia. Nie sądzę. Nie sądzę, że jestem okazem zdrowia. Psychicznie ze mną jest gorzej niż źle. Dobra. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Boję się jak... Nie.
pomysł. Nie patrz na niego. Jakbyśmy spróbowali stąd wyjść, cholera jasna. Idź stąd! Ja tu siedzę, bo się boję, naprawdę ludzie się boję stąd wyjść, dobra, powoli. No nie ma mnie. O, leżę. Wstawaj, wstawaj! Wstawaj, idioto, wstawaj! Wstawaj. Dobra, jest jeszcze spokój. Powoli. On tam jest jeszcze? Nie widzę go tutaj. Panie potworze. Ale na razie bezpieczny. Będę tylko tak włączał i wyłączał to latarnię co jakiś czas. Dobra, nie widzę go jak na razie. Przyzwyczaj oczy do ciemności, Daniel. O! O, ludzie! Jest ze mną źle, nie tylko z Danielem. A jest tu coś interesującego? Podążanie za tym potworem to nie jest najmądrzejsze z działań, więc po prostu za nim nie będę szedł. O, w mordę, coś nade mną łazi, dobra. Zapal sobie to. Patrz się w światło. Spokojnie, Danielu. Laudanum, gojenie się ran, dobra. Na razie jestem jeszcze okazem zdrowia, więc nie potrzebuję takich rzeczy śmiesznych. Dobra. Nie będziemy tu siedzieć wiecznie w sumie. Dobra, czy on tutaj jest? Panie potworze? Hello? Czy on po prostu zniknął? To jest w sumie to miejsce chyba. Gdzie ja jestem? Aha, jestem w tym miejscu, dobra. Zapal jeszcze sobie tutaj. Co to jest? Krzesiwo, okej. Jest tu coś na górze? Nie. Dobra. Powoli zwiedzajmy każdy zakamarek tej piwniczki winnej. Powoli. Powoli, bez żadnego stresu. Nic tutaj nie łazi, spokojnie, nic nie widziałem. Tylko mi się kuźwa przywidziało. Jeszcze ciekawe. Nie, tylko na górze coś łazi, dobra. Pokaż mi, co tu jest. Tak, okej, okay, tu jest pusto. Krzesiwo. Cicho bądź. Potworze z amnezji, proszę. Nie dręcz mnie. O, jakieś te łażą mi po ekranie. Super. Dobra, jest ze mną dobrze. Zamknij ryj. O! Dobry pigment, nie wyskoczy na mnie nic. Nie, dobra. Nie mam zaufania do tych dźwięków. W ogóle. Powoli. Tutaj można wejść, dobra. Dobra. Cicho, 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 cicho. Amnezio, jednak przyznaję ci tytuł najstraszniejszej gry. Dobra, popatrz się trochę w światło. Chociaż w sumie nie, z poczytalnością jest nieźle, idziemy. Dobra. Gdzie jeszcze nie byłem? W tych dwóch miejscach już byłem. Jeszcze nie byłem tutaj, z przodu. I nie byłem tam po prawej. Cholera, otworzyło się. Okej, to jest do zamknięcia. I tyle. Zapalimy sobie tutaj... O, lampeczkę. Znaczy no. Co jest za tymi beczkami? Show me.
Show me the secrets behind this. What the fuck? Latające beczki. Okej. Nie dotykać mi drzwi. Może ja się zabarykaduję, co? Ciekawe, czy to pomoże. No! Skacz z tą beczką. Obróć ją. Dobrze. I postaw. Postaw tutaj mnóstwo beczek. Więcej beczek. Więcej beczek. Barykaduj się! Nic tu nie wlezie bez mojego pozwolenia. Nie? Stój tu. O! Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, to ostatnia. O! Dobra, nic tu nie wlezie już. Jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny. Co to za zielona maś? Jestem bezpieczny. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Oprócz tego chyba nic. Coś tu? Nie. Nic ciekawego. Młotek. Co to jest? No, beczko. Beczko! Utrudniasz mi zadanie. Piła. Niepotrzebna. Kubryt. O Jezu. Nie wiem, czy zapalanie tej świeczki było dobrym pomysłem. Ile ja mam tych? A ich trzeba 4. Wypierdzielaj. Stąd. Beczko. Dobra. Czy jak stąd wyjdę, czeka na mnie jakiś straszny potwór? Ajcie, może widać stąd. Cholera jasna, te drzwi się otwierają do zewnątrz. No nie. Dobra. Podrzucam te beczki w razie czego, jakbym musiał uciekać. Dobra, albo coś ominąłem, albo została mi jeszcze jedno pomieszczenie z dwoma tymi. Dobra. Powoli. 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 Łańcuchy, to chyba to on. Dobra, powiedzmy, że jestem prowizorycznie bezpieczny. Co my tu mamy? W tej beczce zostało parę kropel oliwy. Jednak na razie jej nie potrzebuję, więc nie będę jej używał. To mogę jak na razie sobie oliwę zużywać, bo tutaj jest beczka pełna oliwy, dobra. What we have got here? Tutaj jest to, co ja potrzebuję, ale nie będę tego brał, bo wiem, że zawsze dziwne rzeczy się dzieją. Się to weźmie. Okej. Wszystko? Wszystko. Czyli jednak coś ominąłem, widać na to wygląda, że coś jednak ominąłem. Dobra. Weźmiemy sobie to. Mam tu jakoś miejsce do ukrycia się? Przesuń. Przesuń. Te kamienie wyglądają podejrzanie. Ale w sumie tu będzie dobra kryjówka. Dobra. Wyjdę ze swojego bunkra na chwilę. Złap tą butelkę. Ale stąd! Nie wyłaź mi stąd. O Jezu! Nic mnie nie jest. Nic mnie nie jest. Wszystko zgasło. Dobra. Może nic mi nie będzie. Może. Teoretycznie. Co my tu jeszcze będziemy mieli? Ciekawe. Muszę... Everything is gone. Mam nadzieję, że to byłeś ty, Danielu. Dobra. Galman, aurypigment i kupryt. Czekajcie, co my mieliśmy tutaj wziąć? Jaki był? Aha. Pamiętniki? Nie. Notatki. Zamknięcie piwniczki winnej, miejscowy folklor, kontakt z Wilhelma, wczesny eksperyment. Galman i aurypigment, a kupryt świetnie je wiąże. Tym razem spróbuję użyć wody królewskiej zamiast kwasu. To wody królewskiej mi jeszcze brakuje, na to wychodzi, tak?
Unreal Pigment, Kupryt i Galman. Albo Galmand? Jak to się nazywa? Galman, okej. Okay. Trzeba to teraz przesunąć. Chyba, że jest stąd jakieś inne wyjście, ale nie sądzę. Przesuń to. O, tak, dobra. Jakoś sobie radzę. Jakoś sobie radzę. Może by jednak zapalić coś stacjonarnego bardziej. I żeby nie tracić oliwy, dobra. Dużo mam tej oliwy? Jeszcze sporo. Ale jednak wolę jej nie tracić. Tak dla pewności. Wiecie, ja jestem oszczędny, ja jestem bardzo oszczędny, dlatego... Oliwy będę używał naprawdę... Nie, to chyba nade mną jest. Nasłuchiwałem, czy przypadkiem coś nie chce mnie zeżreć. Jak stąd wyjdę? A, pchaj to. No pchaj to. Dobra. Czy to jest dobry pomysł tam wychodzić? Of course it is. Halo? Dobra, lekki ból głowy. Coś jeszcze na pewno ominąłem. O! Shit! Nie! Aha. Nie ma tu jakichś drzwi? Nie. A, świetnie. Jezu, kochany! Ja jestem cały czas na spinie, że zaraz coś mnie w dupę przyszpili. Dobra. Wchodzimy. Okej. Okay. Close this door. Coś tu jest? Przepraszam. Chyba nie. Cały czas ktoś się blisko mnie przechadza i to mi się strasznie, a to strasznie nie podoba. Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Obraz. I to bardzo taki doprawiony ładnie. Co tu jest? Halo? Jest tu coś? Hehe, zbiłem buteleczkę. Dobra. Mogę zapalić, ale w sumie to nie potrzeba mi zapalać tego. Mogę tu skrzynkę otworzyć. I tu jest krzesiwo. I tu gdzieś powinien być chyba ostatni Mohikanin. Jeps. Tylko jakieś szczątki chyba są. Tak? Dobrze myślę? Show me. Leży tu żadna butelka przypadkiem? Jakieś serce chyba, czy coś w tym stylu. Nade mną cały czas coś łazi. Nie, chyba nie. To do środka. Nie. Nie. O, i jest buteleczka, dobra. Tworzę szafę w razie czego. Jeps. Jeps. I miseczki jakieś wiklinowe też. Jeps. Najpierw notateczka. Idźmy stąd. Te, z oliwą jeszcze dobrze stoję. Notatka. Och, Boże jedyny, dobra, jak zwykle ja zatrzymcie film, ja sobie to przeczytam poza nagraniem, czyli teraz zatrzymcie film, ja to wytnę jak będę czytał. Okej, mam... Już, bo zaciąłem się, bo stoper mi się nie chciał włączyć. Mam nadzieję, że przeczytaliście, o co tutaj chodziło. Baron zamknął ludzi niewinnych w... Znaczy, nie wiem, czy niewinnych. W... no po prostu tutaj w tej piwniczce winnej. No zamknął ich, wrócił na górę. Własne kości przebijały im skórę. To było dość tragiczne, musiałoby być. Nie wiem, co on dodał do tego, ale naprawdę to nie było na pewno nic dziwnego. Za dużo na pewno. Nic mnie nie będzie gonić? Wszystko w porządku. O, bacz, ty!
Daniel, to ty jesteś koks. Dobra. Raz pierdzielamy stąd jak najszybciej. Nie mam zamiaru siedzieć tutaj ani minuty dłużej. Dobra, idziemy stąd. Tararam, tararam. Spokojnie, Danielu, spokojnie. Ja też jestem spokojny. Spokojnie, bardzo spokojny jestem. Jestem pieprzoną oazą spokoju. O Jezu, to było straszne. Ja pierdzielę. A to dopiero początek? O! Ta! Fuck! Grzybuś! Super, kocham cię. Tak naprawdę to cię nienawidzę! Parę sińców i zadrapań. Lovely. Dobra, tam jest to, co ja czego potrzebuję. Dobra. Laboratorium. Tamto miejsce już chyba zbadałem, więc nie powinno być żadnych rewelacji, mam nadzieję. Oby. Strasznie mi się ta gra nie podoba. Fir to jest nic przy tym. Dzień dobry. Witam państwa. Co tam? Słychać? Wszyscy... To się drze. Wszyscy zdrowi? Mam nadzieję. Dzień dobry. Halo. Dobra. Gdzie było mieszanie? Tutaj było mieszanie chyba, tak? Tak. Nie mogę zamknąć jakoś tych drzwi tutaj żadnych? No bo strasznie się czuję niebezpiecznie w tym miejscu. W sensie, no może coś spowolnie, coś co będzie mnie chciało dorwać. Lekki ból głowy, no super. Dobra, tu masz światło, ty, supatrz. Widzisz, tu masz światło, spokojnie. Nie wlecisz tam? Mam nadzieję, że nie. Światełko w tunelu, dobra. Bez zbędnego pierdzielenia, mam tu do zapalenia? Tak, super. Okej, okay. Czyli tak, teraz to co muszę zrobić to jest... Wlanie jednego. Drugiego. Trzeciego! Spokojnie. I czwartego. Słoik stawiamy tutaj. I teraz tak, czy ja muszę jakoś to według notatki robić, czy po prostu tak... Aha. Na krzywy ryj. Aha. Chyba w odpowiednim tym. Poprzednie mieszanki... znalazłem Galmant... Nie, chyba nie. Chyba tak nie jest. Dobra. Kręć mychą. Jezu kochany! Jeja! Mamy kwasior! Słoiczek z kwasem. Będzie kwaśnie teraz. No i dybra. Idziemy stąd. Idziemy. Co? Co? Dobra. Siedź tu. Lekki ból głowy, dobra, siedź już. Notatki. Nie, zadania. Jakaś organiczna narośl, dobra, to już jest. Schody się zawaliły, spróbuj dostać się w jakiś sposób z powrotem na górę. No nie wiem, może parkeirem? Ja pierdzielę. Idealnie, tylko tego mi brakowało. Nie wiem, czy te schody to są naprawdę jakieś inne, czy jak? Nie wiem. O! O, tak. Wow! The hell? Wskoczyło na miejsce od razu? Ciekawe. Mam po prostu na tym wejść? O, patrzcie, jaki bajer! Ty, no dobre. Uspokój się, uspokój się. Dobre, dobra. Idziemy stąd. Mam już po dziurki w nosie tego całego grzyba.
Po spędzeniu 3 dni w Algierze zdołał wreszcie załapać się na okręt, którym pożeglował przez Morze Śródziemne do Gibraltaru. Znalazłszy się wśród swoich, szybko wykupił miejsce na statku SS Hortensia płynącym do Londynu. O, idealnie! Zaraz będę tutaj kurna kulał. Auć! Ale grzyba. Wow. Parę sińców i zadrapań. To jeszcze ze mną wszystko w porządku. Nic się nie zmieniło tutaj? Nie, nie sądzę. Dobra. Żyjemy! Spokojnie. Mam? Mam swój z kwasem. Tej swój jest pełen kwasu. Dobra. Kwaśnie. Okej, okay, ale tym się zajmiemy w następnym odcinku. Nie wiem, czy ja po prostu wytrwam na nagranie następnego odcinka. W sensie, czy dam radę po prostu nagrywać odcinki jeden po drugim, czy po prostu zostawić sobie tę amnezję na jutro. Ej, obaczcie. Tu jest podobny symbol jak Fable. Tylko Fable był trochę inny, ale podobny, nie? Na tym filarze tutaj. Nieważne. A to mi przypomina trochę nie. Google Chroma, tylko że z dwoma kolorami. Dobra, nieważne, za dużo kompa. Nie wiem, zobaczymy. No, naprawdę nie wiem, czy wytrzymam jeszcze z amnezją te kilka minut. Nie sądzę. Mam już serdecznie dość tego wszystkiego. Także okej, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych filmików i na razie.